Forum Zmieniamy Polski Przemysł to debata, która od wielu lat daje aktualny, pełny obraz rodzimej gospodarki. W jednym miejscu i czasie przedstawiciele największych publicznych spółek oraz właściciele prywatnych firm związanych z przemysłem. Wszystko z aktywnym udziałem najważniejszych osób w państwie. Wnioski z dyskusji. Czasy dla gospodarki nie są łatwe i dlatego musimy lepiej wykorzystywać nasze atuty. Chcielibyśmy korzystać z potencjału, który jest nie tylko w tych największych aglomeracjach, ale również w mniejszych, średnich. Proszę pamiętać, że tam jest również polski przemysł. To państwo bardzo dużo mówicie o polskim przemyśle, za co bardzo dziękujemy. Nie ustaliście mówić o polskim przemyśle, kiedy w Polsce mówiło się, że brak polityki przemysłowej jest najlepszą polityką. Ale jak podkreślają przedsiębiorcy, do efektywnego rozwoju nowoczesnego przemysłu w Polsce potrzebują również zdecydowanego politycznego wsparcia. Karol Zarajczyk, prezes Ursusa, alarmuje, że rozwój sektora e-mobilności w Polsce może ostro wyhamować. Dużo do powiedzenia, do zrobienia ma nasza dyplomacja ekonomiczna, a także europosłowie, ponieważ szykowane są takie regulacje, które uniemożliwią wielu polskim firmom, poddostawcom Ursusa, jeśli chodzi o elektromobilność, egzystowanie na tym rynku, ponieważ ich możliwości finansowe nie są na tyle wystarczające, żeby spełnić szykowane normy. A nie chciałbym jako polska firma móc korzystać tylko z technologii niemieckich, czy francuskich albo włoskich, dlatego że nie dopilnowano tego, żeby ochronić konkurencyjność polskich firm, innowacyjnych polskich firm, które dopiero rozwijają skrzydła. O tym, jaką pomoc dla takich firm szykuje polski rząd, poinformował podczas forum wicepremier Jarosław Gowin. Za kilkanaście miesięcy po wejściu w życie przepisów tzw. małej ustawy o innowacyjności zaczną funkcjonować narzędzia umożliwiające podniesienie polskiej gospodarki na wyższy poziom. Uruchomimy cały szereg nowych instrumentów, których do tej pory nie było. Stworzymy lepsze warunki do funkcjonowania właśnie centrów badawczo-rozwojowych. No i to, co dla przedsiębiorców najważniejsze, chcemy jeszcze podnieść te ulgi podatkowe, które wprowadziliśmy od 1 stycznia. Mam nadzieję, że uda nam się wynegocjować z Ministerstwem Finansów, czyli tak naprawdę z premierem Morawieckim, który doskonale rozumie potrzeby innowacyjności. To jest jeden z filarów jego strategii. Więc mam nadzieję, że wynegocjujemy z nim rozwiązanie takie, żeby każdą złotówkę, którą przedsiębiorca zainwestuje w obszar badań i rozwoju, mógł sobie odpisać od podatku. A to ulga, z której na pewno chętnie skorzystają w firmach rodzinnych. Firmach, które rosnący inwestując stanowią o sile polskiej gospodarki. Wierzę w to, że tylko wtedy będziemy bogatym krajem, jak będziemy mieli wielu przedsiębiorców. Bo przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy, bo dają ludziom zarobić, bo tworzą dochód narodowy, bo tworzą jakieś nowe produkty. Firmy państwowe, niech one będą, ale one tak naprawdę nas na jakiś wyższy pułap nigdy nie wyprowadzą. Z przyczyn oczywistych. To właśnie firmy będące własnością przedsiębiorców są w stanie coś nowego wytworzyć, wzbogacić kraj. Przy okazji oczywiście wzbogacając siebie, ale nie bądźmy zawistni. Dajmy im zarobić. Jak oni zarobią, to i my zarobimy. W dyskusji na temat przyszłości polskiego przemysłu nie mogło zabraknąć miejsca dla energetyki. Przedstawiciele największych koncernów przyznali, wzrośnie znaczenie energetyki obywatelskiej i klienta, a grupy energetyczne będą musiały wejść w nowe obszary działalności. Jednak jak podkreślił prezes Polskiej Grupy Energetycznej, przyszłość sektora w dużym stopniu zależy od regulacji prawnych, również tych pisanych w Brukseli. Nasz plan inwestycyjny ma racjonalne podstawy i ekonomiczne, i finansowe. Także z tej strony zagrożeń dla naszego funkcjonowania czy dla naszych zamierzeń strategicznych nie ma. Natomiast bardzo byśmy chcieli, żeby to otoczenie regulacyjne było przewidywalne. Żeby niespodziewane wrzutki, tak jak czego doświadczyliśmy w projekcie pakietu zimowego, jednak były mitygowane i były przewidywalne. W trakcie 17. Forum Zmieniamy Polski Przemysł tradycyjnie przyznano honorowe tytuły tego, który zmienia polski przemysł. Wyróżnione zostały firmy i osoby, które w istotnym stopniu wpływają na pozytywne zmiany w polskim przemyśle i całej gospodarce. Adam Sierak, WNP.pl. Więc są naszych laureatów.